Dzień dobry. Przyszedłem w kwaterę Gali pokazać, jak to u mnie się wybarwia. Jest to mastka. No i widać, no, wymacana przez lód, przez grat dołki. Także nie jest to towar idealny. Wziąłem suwmiarkę, mówię, zmierzę ją. 7,7. Także no, w tym roku ładna urosła, no to grat jej doprawił, no i tyle. Oczywiście mierzę, proszę Państwa, to co będę zbierał. Myślę, że zbiór będzie za jakieś 2 tygodnie. Równa siódemeczka. Myślę, że zbiór będzie za jakieś 2 tygodnie tej mastki. Trzeba chodzić, sprawdzać, żeby nie przegapić terminu zbioru. No i widać, że u mnie biostymulacja zadziałała bardzo dobrze. Czyli jak spando próbowałem w różnych terminach. W tym roku zastosowałem troszeczkę w innym terminie. No i widzę, efekty są dużo lepsze. Nie wolno za wcześnie wjeżdżać z Expando. Czyli opóźniłem troszeczkę. To było oczywiście celowe. No i mamy to, co widzimy, tak? Gala urosła większa. I przecież odwrócę się do słońca, bo mamy 7,4. No i rosną jeszcze do zbioru, ona jeszcze przyrośnie. Także no, ja jestem bardzo zadowolony, no ale to właśnie, co z tym? Szkoda takiego jabłka na przemysł wyrzucać. Tu mamy 7,5. No tych małych Wam nie będę mierzył, bo przecież małych nie będziemy zrywać, tylko przychodzimy, rwiemy te największe. Proszę, a tu jest fendeka. Twierdziłem, że ona rośnie mała, ale jaki rok przypasuje, stanowisko i dobra opieka. Bo mamy 6,8. Także no, co tu chcieć, tak? To jest towarek super. O, a tu już mamy 7,6. Widać? Widać. Także no, no widać, biorę go w rękę. No. Także gala w tym roku mnie się bardzo udała. Już tak dochodzimy do pewnego takiego już pułapu pożądanego, gdzie ta wielkość, no tak jak tu, proszę zobaczyć, tu jest gęsto tej gali i ona jest równiutka. Czyli to jest zasługa wszystko tej biostymulacji, dobrego nawożenia. Ja tu żadnych wygłupów nie stosuję. 6,9. Fendeka 6,9, gdzie to jest drobnoowocowo. A gala mast, wiemy, że jest no, grubsza to jest. Czyli ta mastka, myślę, że spokojnie wszystko będzie miało powyżej 7 do rwania. Mamy 6,9. Na razie nic nie przesądzamy, co to będzie. Haskon oczywiście był tu zastosowany 3 razy po 4 litry, czyli łącznie 12 litrów na hektar. No i takiego schematu się będę trzymał, bo widzę, że u mnie to się zaczyna sprawdzać, tak?